Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej imienia Jędrzeja z Podlaski w murach Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. Bardzo cieszę się, że w murach tej szkoły w dniu dzisiejszym obchodzimy tak ważne święto. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, ale święto też całej społeczności szkolnej, a powiem więcej, całej społeczności gminnej. Edukacja jest bardzo ważnym elementem życia gminy Międzyrzec Podlaski i troska o nią jest wyznacznikiem wielu działań podejmowanych przez samorząd gminny. Oczywiście też jesteśmy dużym pracodawcą na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Zatrudniamy 159 nauczycieli. Zatrudniamy 64 pracowników administracji i obsługi. Z ogromną radością odnotowujemy fakt, że nasi nauczyciele zdobywają coraz większą wiedzę, aby móc w sposób twórczy, inspirujący uczyć nasze dzieci. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. A wśród 159 nauczycieli mamy 93 nauczycieli dyplomowanych. Ogromna rzesza. Mamy 38 nauczycieli mianowanych. No i 28 początkujących, przed którymi otwieramy ścieżki rozwoju zawodowego. Albert Einstein mawiał, iż większość nauczycieli traci czas na to, by dowiedzieć się, czego uczniowie nie wiedzą. Tymczasem prawdziwą sztuką nauczania jest zadawanie pytań i odpowiedzi na nie w ten sposób, aby odkryć, co uczeń wie lub czego jest w stanie się dowiedzieć. Jestem przekonany, że na tej sali i w murach naszych szkół są pedagodzy, którzy wiedzą, jak zadawać pytania i wiedzą, jak wspierać uczniów w naszym dalszym rozwoju. W dzisiejszym świecie jest to niebywale ważne, bo świat się zmienia, świat pędzi, świat przyspiesza. I tak naprawdę rola nauczyciela jest rolą troszkę niewdzięczną z tego względu, że uczymy, mówię to jako pedagog, jako nauczyciel, bazując na swoich doświadczeniach, a uczymy ku przyszłości. Uczymy ku przyszłości, nie wiedząc do końca, w jaki sposób ta wiedza będzie potrzebna naszym pokoleniom. Przyszłym pokoleniom. Chciałabym złożyć w imieniu własnym i całego klubu, część klubu, tam reszta siedzi jeszcze, chciałabym złożyć serdeczne życzenia zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. W takim dniu nie powinno zabraknąć nikogo i też ze strony powiatu chciałbym w imieniu pana starosty i własnym serdecznie wam podziękować. Jest takie powołanie i taki zawód na świecie czynienia ludziom dobrze. I chyba wy, jako nauczyciele, w to wpisujecie się najwspanialej, bo któż jak nie my robicie, znaczy kształtujecie ludzi, gdzie później idziemy w świat i coś z sobą robimy. Różni są ludzie i musimy wszystkich akceptować. No cieszę się nawet teraz, że ktoś mnie tam nauczył trochę mówić i nie jestem dzieckiem wiatru i wiatru, tylko się czegoś nauczyłem w życiu i to dzięki wspaniałym nauczycielom, których
Chciałbym też pamięcią tych, którzy już odeszli, bo nie umiera ten, który pozostaje w naszych sercach i pamięci. I o swoich tych nauczycielach zawsze mi się zakręci, jak pamiętam moją panię, moją wychowawczynię. I tego wam, dzieci, życzę, żebyście zawsze pamiętali o swoich tych wspaniałych ludziach, bo to przecież drudzy rodzice. Chciałbym się dołączyć do wszystkich życzeń moich przedmówców i podziękować wszystkim nauczycielom, jakże pracownikom Referatu Oświaty za wkład w wychowanie naszych dzieci, kształtowanie ich na dalsze lata. W imieniu swoich koleżanek, kolegów radnych złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu, ale przede wszystkim optymizmu na następny kolejny rok. Dziękuję. Za ponad 30 lat pracy zawodowej na wniosek dyrektora szkoły, a następnie lubelskiego kuratora oświaty, medalem złotym za długoletnią służbę została odznaczona pani Zofia Halimowiuk, nauczyciel publicznej szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu. Serdecznie zapraszam. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, osiągnięcia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Niech wam sprzyja los w tej niełatwej pracy. Życzymy takich myśli i marzeń, które daje się urzeczywistnić. Pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce. Cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom, tym starszym i tym młodszym, zrodziła wiele szlachetnych owoców. Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy, aby każdy dzień był inspirującą przygodą i dostarczał wielu radości. Drodzy nauczyciele, dziękujemy wam za wszystko, czego nas nauczyliście, za dobroć, opiekę i wychowanie. Dziękujemy za nakazy i zakazy oraz wskazywanie właściwych dróg, za niekończące się pokłady empatii. Dzięki takim ludziom świat jest lepszy. Kończąc, przytoczył cytat Ludmiły Ulickiej, który brzmi: mieć właściwego nauczyciela to jakby drugi raz się urodzić.